Cześć kochani, zapraszam na kolejny film. Dziś będzie pierwszy halloweenowy film. Jak wiecie, ja co roku robię takie charakteryzacje, które możecie zrobić sami w domu, bez użycia specjalnych środków, bez jakichś specjalnych efektów specjalnych. I do tego możecie użyć kosmetyków, które normalnie używacie. Więc nie będzie tutaj dużo kosmetyków, które musicie dodatkowo kupić. Dziś robimy stylizację na gota. I żebyśmy mieli jasność. Ja uwielbiam kulturę gotycką, uważam, że jest przepiękna. Te kobiety i zresztą faceci, którzy się tak stylizują, bardzo mi się zawsze podobali. Nigdy nie byłam częścią tej subkultury. Obserwowałam przez lata, jak wyglądają makijaże i dzisiaj będziemy próbowali to odwzorować. Uważam, że taki makijaż na gotkę będzie idealnym dla osób, które na co dzień w ogóle mają inny styl, które lubią kolory, które lubią delikatne kobiece rzeczy. To jest taki makijaż, charakteryzacja bardziej hardkorowa. Chociaż zdaję sobie sprawę, że niektórzy tak chodzą na co dzień. Już mało gotów się widuje na ulicach. Goci wymierają, ale są. Na Instagramie jest ich dużo, na YouTubie też. Także dzisiaj będzie typowa stylizacja na gotkę. Zmienimy też włosy na koniec, żebyście mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądało z innymi włosami. No to zaczynamy od podkładu. Musi być jak najjaśniejszy, bo goci się nie opalają, bo są wampirami tak naprawdę. I słuchajcie, szukam odpowiedniego podkładu. Zaczęłam szukać tutaj wśród moich podkładów. Mam tutaj na przykład z Rimmela w kolorze Ivory. Czy nie używamy? Zobaczymy. Z innych mam takie, wiecie, wpadające mimo wszystko w żółte. Ja chcę, żeby on był bardzo blady. Także o, ten jest jeszcze bledszy chyba. Tu niżej. I wiecie co? I mówię, przecież mam całą kolekcję podkładów od Too Faced. Widzicie? Tu są najjaśniejsze. Brawo! Bingo! Mamy go. Jest najjaśniejszy. I dlaczego warto zrobić sobie najpierw właśnie podkład, a nie na koniec? No bo wiadomo, robimy czarne oczy, bo tu chodzi o kontrasty. Robimy podkład, ponieważ będziemy sobie trochę rysy twarzy oszukiwać i będziemy sobie na pewno brwi ukrywać trochę. I ten korektor, to jest ten concealer, niektórzy używają właśnie na całą twarz. Można go używać na całą twarz, można go używać na fragmenty, więc my sobie go po prostu zrobimy na całą twarz. Użyjcie to, co jest najjaśniejsze. Możecie oczywiście kupić specjalny produkt, jakiś, wiecie, bardzo biały, nie wiem, do charakteryzacji wampira i tak dalej, czegoś pastę charakteryzacyjną, spoko. Ale jak nie macie, po prostu można użyć najjaśniejszego podkładu, jaki posiadacie. Są oczywiście też te takie krople, których się używa do uzyskiwania jaśniejszego i ciemniejszego podkładu. Również możecie ich użyć. Natomiast, ale jasne, natomiast ja ich teraz nie mam. Ja je oddałam mojej koleżance charakteryzatorce, bo ja takich rzeczy nie używam. I po prostu się pozbyłam, a mogłam zostawić na Halloween, ale dobra, przynajmniej ona sobie skorzysta. I teraz tak, kolory w makijażu, przede wszystkim czarne, chodzi o czarne i białe, kontrasty, o ostre linie. Oczywiście są i, wiecie, smoky eyes w kulturze gotyckiej, jasne, że tak, bo to jest taka kultura bardzo artystyczna, więc wszystko, co sobie możecie wyobrazić, jest i czerwony, jest i różowy, jest dużo fioletu, są granaty, jest właśnie czerwień, taka, wiecie, w połączeniu z czernią. Więc będziemy mogli też tak pokombinować. Co Wam się podoba? Ja uważam, że taka charakteryzacja będzie fajna, bo wiecie, nie przebieracie się za ducha mimo wszystko, tylko za gota. Nie za jakąś postać, która nie istnieje, tak? Jeżeli, nie wiem, nie chcecie w Halloween za coś strasznego się przebierać. Dla kogoś got może być przerażającą postacią, ale to jest normalna jakby subkultura. I nie uważam, że tutaj będę jakoś obraźliwie, jakby to powiedzieć, nie uważam, żeby to było obraźliwe dla gotów to, co robię. Bo znam kilku gotów, pozdrawiam Lilith, która do dzisiaj jest gotką od tylu lat. Powinnaś tu ze mną siedzieć i to nagrywać i pokazać, jak wygląda prawdziwy gotycki makijaż na co dzień. Są tacy ludzie, którzy nadal się tak malują po prostu i to jest warto podkreślić. Także ja uważam, że to jest bardzo artystyczna subkultura. Oni się wyrażają właśnie przez makijaż, a to jest coś, co do mnie bardzo przemawia. Bo jak wiecie, jestem fanką mocnej muzyki, czaszek. Macie czaszkę z tyłu, mają nową tortę. Jak jeszcze nie widzieliście, odsyłam na vloga. Już mam zaczerwienia na oczy. Ale zobaczcie, jak to mocno kryje. Fantastyczny produkt. Pamiętam też, że goci mieli zawsze problem. Zamawiały się na Rock Metal Shop, czy gdzieś za granicą. Po prostu podkłady bardzo jasne. W ogóle osoby, które mają bardzo bladą cerę, często zamawiały właśnie na rockowych takich stronach po to, żeby dopasować sobie odcień, no bo nie było tak jak teraz, że wiecie, pójdziecie do Fenty Beauty, kupicie najjaśniejszy kolor, czy tam do Make Up For Ever. Kiedyś nie było, trzeba było zamawiać na specjalnych stronach. No i tak, teraz mamy właśnie wybór. Można kupować w normalnych sklepach z normalną formułą.
No i tak sobie pomyślałam, że zrobimy sobie taki make-up właśnie typowo gotycki, czarny, graficzny, czarne brwi na pewno, no bo gotki lubią czarne brwi, często sobie golą brwi, malują sobie nowe. No i oczywiście goci siedzą na różnych gotów, ja tu nie będę wam opowiadać o samej kulturze gotyckiej, ale wiecie, są cybergoci, którzy się fascynują tą, którzy noszą takie ubrania bardziej cyber, dredy, jakieś różne neony, takie wiecie, elementy związane z, nie umiem się dzisiaj wysłowić, roboty i tak dalej. Są goci tacy klasyczni, typu róża, romantyzm, castle party i tak dalej. Zamki, księżniczki, wampiry. Także to nie jest jakiś taki makijaż, że tak, że ja tak zrobię i tak wygląda got. Nie, to jest stylizacja na Halloween. Okej, wiecie co, pomyślałam, że najbardziej gotycki to jest Jeffree Star, z wszystkiego co posiadam, bo Kat Von D już nie mam, jak mówiłam, oddałam, albo nie używałam. I teraz sobie po prostu wezmę mniejszy pędzelek i może zrobię sobie taki swój własny odcień. Mam tutaj taki, wiecie, fiolet, taki kolor taupe. No, będzie ok. Chodzi o to, żeby to nie był kolor opalony. Oczywiście można się też spróbować czarną konturować, ale to już chyba dla hardkorowców. Ja chcę, żeby mimo wszystko to był taki makijaż, w którym można pójść do klubu, można właśnie poszukać wśród swoich cieni i zawsze się coś tam znajdzie. No, teraz tego ubrudziłam, a nie wykonturowałam. Brawo ja. Muszę zrobić mniejszym pędzlem oczywiście, a nie takim jak na co dzień używam. I też makijaż gotycki mi się kojarzy z tym, że nie ma za dużo błysku, tylko, znaczy jest glitter czasami, czyli brokat, ale nie ma jakby takiego rozświetlenia. Teraz zrobiłabym tak. Najpierw taki tym cieniem zarys. Po prostu cień tutaj na załamanie powieki. Z Kat Von D, czarne. I będę robić sobie brwi i chcę, żeby te brwi były mocno wyrysowane, żeby nie wyglądały naturalnie i żeby były czarne. Jak zawsze, wiecie, ja kiedyś się zajmowałam włosami, przychodziły do mnie gotki na włosy, zrobiłam dredy czarne, fioletowe, no głównie czarne z różem, z fioletem. To miały zawsze bardzo mocno wyrysowane brwi, często właśnie w jakieś inne kształty. A w ogóle jestem bardzo ciekawa, kto tutaj z widzów był kiedyś gotem. Może nie gotem, może metalowcem, a może rzeczywiście byli tu jacyś goci. Zawsze podziwiałam was za ten artyzm i za to szykowanie się. Bo jednak trzeba się codziennie wyszykować. To bardziej ktoś chodził do szkoły, gdzieś tam na studia. Ok, narysowałam sobie dwie kreski, do których chcę, żeby te brwi dochodziły. Nie wiem, czy to jest proste. Podejrzewam, że nie. Ale okej. Okay. Sobie będę jeszcze czyścić później korektorem. Dobra. I teraz muszę sobie wrócić jeszcze raz linerem, bo trochę korektor mi go zjadł. To jest taka praca, wiecie, w jedną, drugą, w jedną, drugą. Pozdrawiam Hanie z Benefitu. Życzę sobie, proszę o komentarz. Co sądzisz o moich brwiach? Wiem, że nie są symetryczne, ale wiadomo, że brwi nie muszą być jak siostry, bliźniaczki, mogą być jak kuzynki. Więc tak, mam tutaj liner, mam oczywiście ten tattoo liner, mam jeszcze liner z NYXa. Możemy go wykorzystać. I pomyślałam sobie, że zrobimy po prostu jakąś taką bardziej graficzną kreskę. I tutaj będziemy wypełniać w środku ten obszar. Tak dziewczyny to robią, żeby się to nie marszczy, ta skóra. Będę pogrubiać się uda. To jest taki, wiecie, eyeliner, który nie wypalił. Tu mi się na górze coś odbiło, a to się nie przejmuję, bo sobie to zetrę. Natomiast tutaj trzeba to sobie wypełnić całe. Ok, tak wygląda ten makijaż. Teraz wygląda taki koci trochę, ale bear with me. I teraz powtarzam to na drugim oku, to nie będzie łatwe. Ok, mocny makijaż już jest. Teraz dodam sobie trochę koloru. By nie było, że jestem bez koloru, bo tam bez koloru. I słuchajcie, użyję trochę fioletu z palety Jeffree'a na wierzch, tak żeby po prostu był taki, wiecie, taki tylko błysk koloru. Czyli nie było, że jestem smutnym gotem. Okej. 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 Cześć. Fajnie. Ale to jeszcze wiesz, to jestem w trakcie. I rzęsy wziąłem takie najtańsze. Podlinkuję wam na AliExpress. Tam dostaniecie najtańsze rzęsy. Oczywiście już na Halloween nie zdążycie, ale na jakąś inną okazję możecie zdążyć.
Takie rzęsy kupujemy w pakach na AliExpress. No i oczywiście goci często noszą soczewki różne kolorowe. Białe lub jakieś tam, nie wiem, czerwone albo po prostu jakieś kolory. Natomiast ja soczewek nie mam w tym roku. Powiem wam, że mam ostatnio strasznie wrażliwe oczy i unikam takich rzeczy. Więc wybaczcie mi, ale koloru oczu nie będę zmieniać. Zresztą mówię, korzystamy z rzeczy, które mam w domu mimo wszystko. Dobra, nie wiem, czy te rzęsy wystarczą, bo żeby mocniejsze oczy położyłabym podwójną ilość, ale zobaczymy, które używałam. Na danej powiece. I teraz użyję sobie mniejszego pędzelka, albo nie, może kredki sobie użyję. O, użyję sobie kredki nawet, wiecie co, żelowej. Ogólnie zauważyłam co do tej kultury gotyckiej, że to jest też tak, że u nich nie ma, że czegoś jest za dużo. Jak ma być mocne oko, to będą też mocne usta i wszystko będzie intensywne. Wiecie, nie chcę też wyglądać jak emo, więc też nie chcę przesadzać tutaj z tym. Czego by tu użyć? Może też tego fioletu? Dobra, to jest taki mój cień. I teraz będę na nim rysować. Pomyślałam sobie, że albo jakiś krzyż, albo jakieś takie kropeczki, żeby coś tutaj z tego oka... Czego by też jeszcze bardziej na czarno? Strasznie czarno, bo ja wtedy źle wyglądam w takim. Wstawiłabym tutaj biały cień. O, no to jest tej samej palety biały cień. I teraz rysuję sobie kropeczki. Chcę, żeby to był taki łańcuszek. Okej. Okay. Spróbuję jeszcze z tym tatu linerem. Bo wydaje mi się, że ten jest trochę za słaby. I tak już mi się końcówka kończy. Żeby nikt się tam nie dowiedział, bo jest krzywo. Musiałam tu niestety dodać fioletu, bo mój błąd było widać. Cień aż za bardzo napigmentowany. I coś może być za bardzo mocno napigmentowane. To właśnie cienie Jeffree Star. Tutaj bym coś zrobiła taki jakiś, że coś tutaj jest. I co jeszcze? Oczy, nie wiem, skończone, nieskończone. Wiecie, tutaj można kombinować, można i w górę, i w dół, i malować naprawdę na wszystkie strony. Teraz usta i jak za dawnych gotyckich czasów goci robili, obrysuję je po prostu kredką do oczu. Nie chcę malować do końca, będę używać czerwonej szminki. I mam tu, słuchajcie, takie dwie szminki z Revolution. Specjalnie je kupiłam na Halloween, to jest seria z czaszką. A, ale wystarczy chyba. Tego dużo nie widać. Wytuszować tutaj, żeby się zlepiły moje, żeby nie było moich widać. Jeszcze jest nad tym diamencikiem muszę popracować. Brzydko to wyszło, muszę to zetrzeć, bo mnie to wkurza i to w ogóle psuje mi cały makijaż. Co ja w ogóle tu narobiłam? Okej, z tymi kropeczkami wygląda to o wiele, wiele lepiej. No to co, teraz akcesoria rzęs już nie będę chyba powiększać. Wydaje mi się, że zobaczmy, jak wyglądają. Wyłonię rzęsy. Lepiej, co? Okej, to był look, o który mi chodziło, żeby te rzęsy były naprawdę duże. Musiałam po prostu przykleić podwójnie. Dobra, przejrzyjmy akcesoria, oprócz tego, tej przecudownej opaski, którą tu mam. Mam jeszcze kolczyki. W ogóle byłam w Wiesmanie i tam było sporo halloweenowych rzeczy, więc możecie się wybrać i nawet kupić sobie jakieś akcenty, takie wiecie, do waszego przebrania. Mam też taki na szyjnik, zaraz go założymy. On był za 35 zł. Kolczyki były za 39 zł. Kwiaty. I to było za 29. O, bordowa też jest bardzo ładna, zobaczcie jak mi pasuje. 29,90. A opaski, od razu wam powiem jak będziecie kraje, też za 29,90. Dużo jest tych akcentów tego typu. Także ja sobie wymienię kolczyki. Przydał mi się pierścienie i długie pazury, ale wiecie. I co? I jeszcze peruka. Słuchajcie, najważniejsza peruka. Taką czapeczkę, którą zakładamy przed nałożeniem peruki, ochronną. W kolorze czarnym. Rajstopa. O masakra.
Okej, te wig cap są najfajniejsze, bo sprawiają, że włosy się robią takie płaskie, nawet nie musicie robić jakiegoś tam specjalnie koka. A ona nie jest długa, nie wiem dlaczego mi się wydawało, że ona jest długa. Więc nie wiem, jak ją zainstalujemy. U matko. Nie wiem, czy gotki mają takie fryzury pokręcone i takie modne. No powiedzmy. Nie widać nawet tych kolczyków, bo są czarne. Myślę, czy nie dołożyć jeszcze tego czerwonego, bo to będzie fajnie wyglądało. Będzie Romantic God. Ten cudnej urody naszyjnik. O, jak mi pasuje, w ogóle nawet nie zauważyłam, jak mi pasuje bardzo do mojego makijażu z tymi, wiecie, łańcuszkami. Dzik, teraz będzie połowa komentarzy, przefarbuj się na czarno, będzie lepiej niż blond. Uprzedzam komentarze, nigdy nie przefarbuję moich włosów. Lubię mój kolor, ale dziękuję za wszystkie komentarze, przefarbuj się na czarno. To jest moja gotycka stylizacja. Nie wiem, jak się czuję. W sensie, czuję się, jakbym była przebrana, oczywiście, że tak. Nie wiem, jakbym dała radę tak na co dzień, pewnie nie dałabym rady. Nie wiem, czy to nie jest za bardzo takie romantyczne, ale mogę być romantycznym gotem. Nie muszę mieć włosów do pasa, chociaż im dłuższe pewnie tym lepsze. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta stylizacja. Pamiętajcie o tym, że to jest tylko dobra zabawa. Fajnie się przebrać ze znajomymi. I tutaj widzicie, w tej stylizacji nie potrzebujecie dużo. Oczywiście peruka jest, ale nie musicie zmieniać włosów. Wystarczy, że zrobicie sobie makijaż, dodacie jakieś tam dodatki, które nawet macie w szafie, założycie coś koronkowego i już macie fajną stylizację. Także wyglądam zupełnie inaczej, co? Zupełnie, zupełnie inaczej. Dajcie kciuki w górę, jeżeli podoba Wam się ten pierwszy film halloweenowy ze stylizacją gotycką. A teraz co? Wołamy Darka. Darek! Ale fajnie. Podoba Ci się? No. To jest dopiero robota. Podoba Ci się? No, wow jest. A jakbyś Ty był gotem? Mi gotka? Gotka! A jakbyś Ty był gotem? To jakbym musiał się malować na białą twarz, co? No, i byś musiał mieć takie kreski i brwi pomalowane. Też? Też. A po co? I włosy zafarbowane na czarno. Naprawdę? To trzeba być biało-czarny? No tak. To super na mojego Instagrama. Nie, ale świetna robota, powiem Ci, Karo. Mam, nie? Lecie. Nie, nie masz się już być, bo nie jesteś gotem. Wyglądasz zbyt dresiarsko w tych dresach. Przestań, gotka dresiarz? Nie może być takiego. Dlaczego nie? Bo subkultura to subkultura, trzeba trzymać się swoich. Albo masz czarną duszę, albo jesteś dresiarzem. Ale ja mam czarną duszę w środku, nie muszę tego oznajmiać na zewnątrz. Ja muszę. Okej, to był pierwszy film halloweenowy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie mi kciuki do góry i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!